Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Gothic 2. Ja jestem Czechu, możesz zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść linki w opisie na mój drugi kanał. My kontynuujemy sobie tam, gdzie skończyliśmy. A skończyliśmy właśnie tutaj, przy Benecie, który był strasznie na nas mady i biegł z nami i chciał nas zabić. Postanowiłem tutaj dać się okraść na 60 sztuk golda. No i Bennett był chyba wkurzony na nas za coś, co zrobiliśmy jeszcze kiedyś, bo to jest chyba kowal najemników, czyli gdzieś tam u tych najemników musiałem coś ostro sknocić i teraz Bennett był strasznie mad na mnie, natomiast no już nie jest i możemy sobie z nim kulturalnie porozmawiać. Panie Bennett, jak trafiłeś do paki? Jak trafiłeś Jeszcze do musimy paki? mu Te dupę świnie ratować, no. wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem paladyna. No widzisz, kurwa, Ale no ja dawaj tego mi nie 60 zrobiłem. golda. Próbują mnie To wrobić. za 2000 Czemu mieliby cię to robić? wyciągnę, no. A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd No wyciągnąć. Porozmawiaj z lordem Hagenem. Zbóż mury. Nie wiem. Po prostu zrób coś. Co się stało? Co się stało? Poszedłem do miasta z Hodgesem, żeby kupić trochę zapasów dla chłopaków. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk i tupot nóg. Przejdź do rzeczy. Od razu wiedzieliśmy, że coś się stało i spróbują nas złapać, jeśli nas zauważą. Uciekaliśmy, jakby nas diabeł gonił. Wtedy tuż przed bramą miasta potknąłem się i rozwaliłem kolano. Reszta jest oczywista. Straż od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego lochu. Kogo zamordowano? Kogo zamordowano? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Nie znam ich. Wiesz, jak się nazywał? Jakiś lotar chyba, no nie wiem, nie jestem pewny. Lepiej zapytaj lorda Hagena, on zna wszystkie szczegóły. Mam przeciwko tobie jakieś Mają dowody? przeciwko tobie jakieś Ej, kurwa, dowody? gdzie ja mam dziennie Mówią, że jakieś? mają świadka, który wszystko Nie widział. trzymie. Wiesz, kim jest ten świadek? Nie, Muszę się nauczyć, gdzie wiem jest tylko, że dziennik. kłamie. A nie wiem, czy w poprzednim odcinku dokończyłem myśl, bo mówiłem o tym, że nauczyłem się że miałem 4 godziny przerwy. Trochę teraz wiem, że nie powinienem gadać i powinniśmy kontynuować, ale musiałem dojść do tego momentu, więc przez 4 godziny praktycznie musiałem zaspeedrunować wszystko to, co zrobiłem wcześniej, bo miałem po prostu zepsutego save'a. I nauczyłem się, że sterowanie nie jest jak w Gothicu 1, takie koślawe, że trzeba trzymać, tylko znaczy, że trzeba klikać, tylko wystarczy, że kliknę i biję. I nie muszę używać do tego WSDIA. Po prostu wystarczy, że kliknę i on mi machnie mieczem albo zaczyna strzelać z łuku. I nie muszę nic więcej robić. Piękne, szkoda, że dowiedziałem się o tym teraz, ale możliwe, że też przypadkiem. To jest opcja, którą można zmienić w ustawieniach. Kontynuujmy, sorry, że tak się tutaj wtrąciłem. To kieruje śledztwem. Kto kieruje śledztwem? Ten Sam dziennik Lord musi Hagen. wiedzieć, o co Ponieważ chodzi. ofiara była paladynem, to sprawa podlega pod sąd wojskowy. Co to znaczy? Nie trudno zgadnąć. Jeśli się stąd nie wydostanę, to zadędam na sznurze. Musisz mi pomóc, albo wybuchnie wojna. Lee tak tego nie zostawi. Sam się domyśl, co to będzie oznaczać. No dobra, potrafisz naprawić Umiesz biżuterię? naprawiać biżuterię? To zależy. Musiałbyś mi ją najpierw pokazać. No i oczywiście muszę się stąd wydostać, bo teraz nic nie mogę zrobić. Możesz obejrzeć ten amulet? Możesz obejrzeć ten amulet? Jasne, pokaż. Piękna robota, ale oprawa jest uszkodzona. Chyba dałbym radę to naprawić. Ile ci to zajmie? Cóż, na razie tu ugrzęzłem. Widzisz tu jakąś kuźnię? U siebie zrobiłbym to w jeden dzień, ale najpierw musiałbym się Okej. stąd wydostać. Na 2000 golda to dużo jest. Nie mam zielonego pojęcia, jak można to w jakiś inny Cięty! sposób ograć. Na rozkaz wielmożnego lordu Hagena, następuje. Najemnik Może, co jest dość dobrym pomysłem według mnie. A co z tym najemnikiem? Mogę z... Jasne, idź. Możemy porozmawiać z Lordem Hagenem. I słuchajcie, powiedzieć Lordowi Hagenowi, że tutaj jest szwindel robiony, to nie, że tu jest wrabiany, plus nie możemy dać na argument, że jest to chłop, który potrafi mi naprawić Okoinosa. To jest dość interesujące, jakby wiecie, rzecz, bo jeżeli
tego nie naprawimy, no to wszyscy jesteśmy zgubieni z tego, co rozumiem, więc jakby myślę, że Lord Hagen powinien, Niech żyje król! nieważne ile osób ten chłop by nie zabił, powinien go wypuścić, żeby naprawił nam ten amulet. Z drugiej strony może się nie zgodzić, no bo jest przestępstwo, więc nigdy nie wiadomo, czy go naprawi, czy zepsuje. No. Nic, idziemy do Lorda Hagena. To na razie... no to mogę skipnąć wam tą podróż w sumie. Dobra, jesteśmy. Panie Lorde Hagene, ty pan ma coś nowe, czy pójdzie pan na nasz układ? Muszę z tobą porozmawiać o Benecie. Sądzę, że Benet... O kurde, to już było. Uważaj, jeśli nie masz dowodu. Kurczę. Mam, jak widzisz. Co to za świat? Cornelius. Podany przez niego rysopis pasuje jak najemnik. Ja pierchruper, no nie mam 2000. No i teraz jest kwaśno, no to nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem. Chyba tylko i wyłącznie rozwiązanie tego wszystkiego to opiera się tutaj na kwoty 2000 golda. Natomiast nie mam 2000 golda. Nawet nie starczy. No 2000 golda. Mamy ten dziennik, ja nawet go, kurczę blade, nie umiem odpalić tego dziennika. Będziemy musieli się zająć czymś innym. Ja zaraz wymyślę nam jakieś tutaj, sprawdzę jakie są zadanka i będziemy się tutaj widzieć za chwilę. Dobra, bo ogólnie wracałem i okazało się, znaczy wracałem do tej gospody, tak? I używałem tego teleportu, co już robiłem wcześniej, ale zrobiłem to po raz kolejny. I tam jak użyłem tego teleportu, to się okazało, że tego, nie, że ten teleport tam prowadzi do jakby do tych magów wody i sobie z nim pogadałem, on mówi tak, no, ale tutaj, że tego, że te ornamenty już prawie wszystkie mamy, mówię, ta, że jeszcze jeden, no to jesteśmy tutaj i wydaje mi się, że ostatni ornament jest tutaj, bo nie sądzę, żebym kiedykolwiek tu przybył. Powiedzmy, rozumiem, że zadanie jest dość proste, czyli po prostu kliknąć wszystkie przyciski i nie musi być to jakaś specyficzna kombinacja. Jak robiliśmy tego wielkiego potwora ze skały, czy jakby tego strażnika przywoływaliśmy na farmie Onara, no to z tego co pamiętam, to po prostu poklikałem randomowe rzeczy, randomowo przyciski. Tym razem mamy demona, który w teorii powinien nam pomóc i mam nadzieję, że właśnie to zrobi. Demon? Nadupcasz. Zajebiście. Czy z tego będzie ornament teraz? Kamienny strażnik. Mamy, ostatni ornament to jest. I jedyne co mi teraz pozostało to... no oddać ten ornament i teraz mogę sobie jeszcze pobiegać tutaj z moim ziomą, bo się niczego nie boję i możemy tutaj pozabijać jakieś potwory zanim on zniknie. Idziesz? Proszę. Kurwa, zbugowałeś się. Gothic 2, lecimy. Wystawiłem, tak, w międzyczasie słuchajcie, wystawiłem zawodnika tutaj. Czy on padł? Padł. Jedny. No niestety. W międzyczasie, słuchajcie, wystawiłem tutaj zawodnika do picia w karczmie. No i nie kupiłem teleportu do karczmy, bo mnie nie stać. Byłem tak biedny, giga. Miałem ze 0 złota, miałem ledwo co 50 na zakład, że pokona mój zawodnik. No niestety, nie miałem siana. Teraz by się przydała teleportacja do magów ognia. A żeby zrobić teleportację do magów ognia, do magów wody, muszę zrobić teleportację. Musiałbym do farmy. Musiałbym znowu. Czyli teraz muszę iść do farmy. Dobra, a z farmy muszę tego. Muszę iść do farmy, a z farmy. Znaczy z gospody Harpi i z gospody Harpi no muszę do tego, do jakby tego te teleportu wejść, żeby tam się przenieść. No dobra, to dlatego był ważny aż ten teleport do gospody. No dobra, to widzimy się kurczę później. Dobra widzowie, jesteśmy. Mam nadzieję, że w międzyczasie odbił się tutaj pijacki turniej. Posłuchaj, nieźleś mnie urządził. Będę musiał dalej uważać na Rukara. O, widzę tutaj poszukiwacz. Siema. Żeby nikt się nie dowiedział o jego małym konkursie. To źle wpływa na interesy.
Ale co? O co ci chodzi? Nie wiem, o co ci chodzi. Oczywiście. Bracie pierścienia, no dobra, tutaj posadajemy mu. Nareszcie mam jakieś strzały, przez przypadek musiały zostać zebrane. Brakuje, że mi już potek, wszystkiego jest tutaj niedosyć. Ogniste ziele. Muszę tutaj zakupić za 500 tutaj tą teleportację, bo inaczej no muszę tu dygać z buta. Czemu skóra wilka kosztuje 2? To jest tak nie fair, bo i nas 15 kosztowała. Skóra warga 4. Co to jest za skam? Ornamentu to nie sprzedam. Kurwa, sprzedałem. Dobra, za darmo mogę odkupić. Menzurkę. O, bryłka rudy? Ja muszę oddać, mogę. Złota misja Bromara, ale to nie wiem, czy to nie jest jakieś tego. Do misji potrzebne. Grabie. Kurczę, molek. Skórzany mieszek. Woreczek pełny monet. Ja myślę, że on jest pełny monet. Ja myślę, bo inaczej 50, no. Zobaczymy, ja tu po nagrodę, siema. Czy działa? Nie mam pojęcia. To nie tu, to może ty. Wygrałeś już? Kurwa, nie wygrał. A ja muszę ogarnąć sobie złoto skądś. Ale masz tutaj bisy miecz, znaczy siekiera właściwie. Ty, muszę ogarnąć skądś złoto. Muszę coś jeszcze sprzedać. Manzurki mu posprzedaję, ale dzięki temu nie będę mógł, nie będę robił eliksirów niestety. Ajajajajaj. Co by tu... A właśnie, tego ognika można trenować. W sumie mogę się tego nauczyć. No co? Lecimy z podkami many. I tak robimy. Pyk. Dobra. W ogóle czytałem o tym, że w Gothicu 2 ceny są o 15% niższe niż w Gothicu samym podstawowym, to w Nocy Kruka. Taka ciekawostka. Żadna wielka sprawa. Dobra. To idziemy do magów wody. Ile mam punktów nauki? 10, to przeznaczyłbym to na coś. Tylko jeszcze nie wiem na co. Czy jakby nauki ognika i dzięki temu jak wypuszczę ognika, to on będzie mógł mi szukać różne rzeczy. Czy to się opłaci? Niby tak, ale nie do końca. W ogóle to przydałby mi się nowy miecz, bo mam super łuk, tragiczny miecz. Zabiję te już potwory tutaj po prawo z 10 razy, ale widzę, że one te kretoszczury się respią ciągle. Dobra, może free exp będzie za to. Nie wiem ile potrzebujemy tego expa na jeden level. Zgaduję, że troszeczkę więcej niż 150. Znaczy bym sprawdził z ciekawości, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. Doświadczenie... A 5000. No to ma w sumie. To ze 150 to nie jest aż tak mało, jakby mi się wydawało. Tu pozabijasz, raz zabijesz, drugi, trzeci. Jak się okazuje, że... No, że wbijasz sobie poziom za zabijaniem łopków. Dobra, to jest tu w ogóle. Tu już byliśmy z 50 razy pewnie. I to nas prowadzi właśnie do magów wody. Ten teleport. I teraz tak. I teraz tutaj musimy oddać ornament. Tym teleportem, co widzieliście tu, to idziemy w... pod miasto, pod Korinis. Działałem na... O, proszę. Wygląda na to, że kamienie teleportacyjne działają naprawdę dobrze. Nawet nie wiedziałem, że mam tutaj, ale... Naprawdę to zrobiłeś? Użyłeś jednego z nich? Tak. Wychodzi na to, że wciąż działają. Niewiarygodne. Później będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. Dobra. Kiedy tylko będziemy po drugiej... A, po drugiej stronie. Nie wiem po jakiej drugiej stronie. Dziś my się próbujemy dostać, tak? Powiedz mi. Czego potrzebuję? No ty masz zajebiste rzeczy, ale nie chcę. Najbardziej jest OP demon i te, w ogóle te szkielety, gobliny to się nie opłaca raczej robić. Tak naprawdę największe jakby potwory to raz uderzy i potem. Naprawdę tylko się opłaca goblina robić. O, myksir. Pozdro. Naucz język kapłanów. W języku kapłanów spisane z każdy z tych tekstów. I co to znaczy? Mogę się tego nauczyć za 15? Nawet nie wiem, co mi da ten język kapłanów. Nie chcę.
Mogę też ognika wyszkolić, ale też chyba nie chcę. Nefarius. Znaczy zbierałbym, bo on by mi pokazywał, gdzie rzeczy zbierać, ale... Jeśli chodzi o zaginione ornamenty, mamy. Koniec, misja zrobiona. Proszę. Co się dzieje? Cutscenka? Coś nowy ten? Mamy je wszystkie. Pozostaje je tylko połączyć. Musimy zjednoczyć nasze siły, by ponownie połączyć ornamenty w pierścieniu. Proszę. To trochę złota w podzięce za twą pracę. Spoko. Za mną. Za tobą. Za tobą. Znaczy ja też mam iść? W sensie on dosłownie mówił, że za mną? Ja naprawdę mam za tobą iść? Ciężko mi to powiedzieć. Czy tak ma się dziać? Powiedzmy, że chyba tak, skoro powiedział za mną. Tylko on strasznie się wlecze. Mam nadzieję, że nie będziemy daleko szli, bo jak daleko, to strasznie wolno idziesz, gościu. Źródło witaminy D2. No i koks. Gdzie jest zebranie robione? Halo? Co w ogóle jest? Mówiłem o tym? Coś było mówione, bo coś powiedziałem o tym. Nie wiem w sumie co to jest. Dobra, zebranie już? Halo? Ja pier... ale się ślimaczą. Panowie, szybciej. Zebranie robimy, zebranie. Kurka wodna. Kurka wódka brzmi tak cringe'owo. Ale to używałem do tego i się nauczyłem już. Ja pierchuper. Dobra, zebranie. Panowie, mamy to. Nie wiem co do końca. Nie wiem co my tu właściwie robimy. Gdzieś próbujemy się tego, nie? Teleportować, coś takiego. Dostać na drugą stronę, coś tego było. Nie, gdzie jest gościu od tego? Turas, siema. Może abyś jeszcze. On nie lubi. On nie za bardzo chce. Ty? O, ty dowiedziałeś się czegoś nowego? Wyszkolić ognika właśnie. Pierścień i amulety możesz szukać, runy i zwoje i broń dystansową i amunicję. No właśnie. Tak to wygląda, że nie wiem. No. Teraz odejdź. Ja chodź za mną i o kurwa. Czym się to ustawę tego? Tak fajnie zrobisz. O. Coś się stanie, czy oni tak będą... Halo? Dajcie miniaturkę, co zrobię. Pewnie i tak zapomnę o tym. I myk, miniaturka zrobiona. Dobra. Już? Ornament został złożony. O! Ponieważ przyniosłeś nam wszystkie fragmenty, powinieneś umieścić je w portalu. Idź do Saturasa po złożony pierścień. Wtedy, miejmy nadzieję, portal się otworzy. Dobra, więc elementu coś grubego ciśniemy. Ja kompletnie olałem ten wątek tych. Hej. Saturas, słuchaj, dawaj mnie pierścień. Saturas nie będzie szczęśliwy z tego powodu. Teraz nie da mi znaku, że mogę ci zaufać. Pierścień będzie u mnie. Jaki Valtras? Nie, no nie mówi, że Valtras to jest ten chłop przecież z tego. Bo zwariuje. Nie. Co, na co czekasz? No. Halo? Hej. Dawaj mnie mój tego, co jest? Nie, Valtras to jest na 99%, jestem przekonany, że Valtras jest tym chłopem z Korinis. A... Czyli muszę iść tam do Korinis i później znowu iść tu? Chwila. Nie wytrzymię zaraz, niemożliwe jest to, nie chcę twojego sprzętu. Nie, Valtras, musimy tutaj się skonfrontować z Valtrasem. Ach, i znowu wrócić tutaj. No dobra, mam to w ogóle misję zaznaczoną?
Pomoc dla Bartrasa. Ale przecież... Ale jak to tak? Ja mam nadzieję, że wszystko zrozumiałem dobrze, bo nie chcę... Nie chcę tu lecieć z powrotem, nie iść na marne, albo wracać tu na kodach. Mam nadzieję, że wszystko zostało dobrze zrozumiane. Idziemy jeszcze raz porozmawiać z Saturasem i się teleportujemy. W ogóle te dziwne są te gry stare, typu Gothic. Strasznie dziwnie się w nie gra. I są tak pobugowane, że to masakra. Z drugiej strony później przypomniałem sobie Cyberpunka i że fakt, że nie mogę wczytać gry. Po tych nowych patchach już się nie da wczytać gry. Muszę zagrać od nowa. Albo, nie wiem, zrobić jakieś... przekształcić swój stary patch, czy coś takiego. Jakimś programem. I też bym musiał się namęczyć. Dobra, Saturas. Myśmy się chyba nie zrozumieli coś. Ej, ty. Daj mi pierścień, dopóki Vatras nie da mi znaku. Kurwa, no musi mieć tutaj Valtrasa. Valtras musi dać mu znak. Okej. No dobra, czyli jak Valtras musi dać mu znak, to my... O, w sumie musimy sobie przeczytać te punkty trafień 5, spoko. Tego nie mogę przeczytać. Nie potrafię tego przeczytać. To mogę. Mana plus 2. Dobra. Tu, do portu. Corinis. Śmieszne jest to, że zawsze się postacie wszystkie respią. Jak to schować? Spacja? Spacja. Nie jestem pewien, czy też rozmawiałem z Kowalem. Przed tym, bo to fakt, że to mi się ta gra wywala co 5 sekund, to nie wiem, które dialogi już... No właśnie, nie odbyliśmy tutaj rozmowy. Powiedz mi coś. Tworzę? Nie jestem złotnikiem. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. O, gdzie znajdę złotnika? To nie wiem, co. Podobno wśród najemników na farmie Onara jest dobry kowal. A, może powinieneś... Chyba skipnąłem właśnie coś dość ważnego. Chcę kupić miecz z magicznej rudy. Mogę sprzedawać tylko zapomniałem. A zwykły? To nie od ciebie. A ty? Co miałeś na sprzedaż? Potrafisz na... Jestem tylko czeladnikiem. Cieszę się, gdy pozwolą mi zrobić choć sztylet. Biżuterię? Musisz zapytać mistrza. Mogę... To nie za dużo. A, bo my... Ty, właściwie to my jesteśmy w sumie tym. Zapomniałem, przecież my pracujemy dla tego chłopa. Hej. Konstantino. Co chcesz zrobić? Od swojego czeladnika spodziewam się czegoś więcej niż zagląd... Czy przyniosłeś chociaż... Grzybów jakiś? Chciałeś grzybów. To nie są tak... Nie. Mam kilka? Mam tu kilka grzybów. Te nie są tak dobre jak mułowe. Miałem chyba z ich 30, ale ich sprzedałem za 2 złota postro. Super, ale jest kozacko. Dobrze pamiętaj takie rzeczy. Goblinia gody, zręczność, kurcze, molek, premia punktów. Smocze korzenie, boska moc gwiazd. Co to są za rzeczy pojebane? Dobra, Konstantino to jest jakiś szef. Trzeba dla Konstantino trzeba grzyby tego. Już mnie o to pyta. Wniosę ci. Dobra, grzyby dla Konstantino. Kurka, że ja zapomniałem o tym. Dobra, Valtras, słuchaj, bo jest sprawa. Trzeba tutaj... potrzebuję twojej pomocy, rozumiesz? Bo jest... co ty handlasz bronią? Nie. Bezmiłowany, zanikający. Chciałem przekazać datek o bezmiłowanym. Może chcę zwyciężyć... Co? Powiedz mi coś o wodnym kręgu. No nie. Opowiedz mi więcej o tym niezbadanym terenie. Mogę wysłać cię do Saturasa z listem polecającym, jeśli interesuje cię dołączenie do ekspedycji. No, ze skipem ważnego. Wtedy, gdy będziesz jednym z nas. Rzecz jasna. Chociaż to już było chyba. Czym się tak... Stoimy pomiędzy porządkiem... To już było, jestem przekonany. Tylko czasem jestem bóg, że pisze, że zapisało w dzienniku. Handlarz bronią nie, datek nie,
Bogowie nie, uzdrowienie nie, magiczna moc nie. To... Ja... Waltraz, ale ja żem potrzebuję tego, pozwolenie od ciebie jakieś czy coś. O, shit. Złodziejowiec. Właśnie to szukałem. W pobliskiej jaskini. A, jaskini. No i ja szukałem po lesie. No dobra, ty, bo ta potwornie duża ilość misji i potwornie strasznie nic nie jest do robienia, no. W ogóle możemy sobie pogadać z obywatelem w sumie, czy coś się tu dzieje ciekawego, co nowego. Podobno jeden z ludzi Onara zamordował paladyna. Złapali go ponoć i wtrącił. No, a 2000 golda potrzebujemy. A gdy do niej przemówił, stała się ona... ty... Beliar tchnął w nią... Daj mi stówę. Niech będzie, bo potrzebujemy siana. Prawdziwy z ciebie przyjaciel. Dziękuję. Ale Inos podpatrzył czyn Beliara. No i tak będę strzelał za 30, więc żeby zarobić tu siano, mogę zrobić 200 mam tylko. Ten stał się jego sługą. Ujujuj. Jest tak dużo rzeczy, że nie wiem co do końca zrobić. Biegać, właśnie taki jest problem, słuchajcie, że biegać za bardzo nie mogę. Dlaczego? Nie mogę biegać, bo jestem, patrzcie ile ja mam naboi, jakby strzał. 23, to jest prawdopodobnie 3 moby, ja nie mam naboi już, tak? Mimo tego, że łuk jest dobry, no to jest bezużyteczny, bez strzał, tak? Miecz mamy, no tragiczny, wymagana wręcz jest 20, obrażenie 40. Wyobraźcie sobie, że mam zręczności 50, więc teraz możliwe, że gdzieś znajduje się miecz, który mogę zasadzać za 90, a nie za tylko tyle. Dlatego czekam na lepsze uzbrojenie, no warg. Warg jeden, no to już jest ciężko. Jeden warg i już, kurczę, ja się chwieję tutaj na nogach. Więc no, kwas, kwas. Wiem, że ten chłop po lewo, on nam zaraz tutaj podsadzi nas tutaj, że... O, tutaj jesteśmy skazańcami, dlatego ja bym chciał tutaj Kurwa, już nas pod... Już nas poddupił? Powinni byli do tego dopuścić, no i coś się musiał... O, a ty co masz, słuchaj? Co masz za amulet? Nie wiem, że to dobre, ale wydaje się jakiś totalny OP, mi się wydaje. Ja i nie ma siana z tego. Trzeba popracować dla gildii złodziei. Nie widzę innego rozwiązania. Wy pewnie nic mi nie chcecie sprzedać, co? Oczywiście, kurwa, że nic mi nie chcecie sprzedać. Dobra, ile chcesz tych sztuk złota, chuju? O. Chyba cię ostrzegałem. Wśród kup przykra spraw mógłbym oczy 500 przyszedłeś. 500 sztuk złota. Ciekawe. Dobra. Nie ma za bardzo co robić, wydaje mi się. Teraz, no nie ma, nie wiem, co byśmy musieli zrobić. Złoto dla Diego, dokumenty. Szantażuje nowicjusza, no to jest do tego. To są takie bardzo pojedyncze rzeczy, które no można robić, ale to są takie pojedyncze rzeczy. I żeby te rzeczy robić, często musimy się przenosić w sumie. Szczęście powinniśmy mieć, tak? Teleportację do klasztoru. Często musimy się przenosić gdzieś na drugi koniec mapy, żeby ponownie zrobić tę misję. Możemy zrobić tutaj to miejsce z tym szantażem. Milton, coś nowego tutaj? Chyba nic. To chyba było tutaj ta misja, o ile się nie mylę. Gdzie to było? Igaras szantażuje nowicjusza Babo. Igaras. Dobra, Igaras. Marduk, nie? Trzeba by tutaj znaleźć Igarasa. Igaras! Co w ogóle za pachołki? To jest dziwna muzyka, nie wiem czy słyszycie. W ogóle w tym rozdziale chyba jest taka dziwna muzyka. Igarasa trzeba znaleźć. Widzisz? To nie było takie trudne. Ty? Nie, Sergio. O, a tu nie jest kapliczka?
A właśnie ja patrzyłem do tych kapliczek, ale to jedyne co mogę zrobić, to się pomodlić i nie wiem, próbowałem też tak, że najeżdżam na kapliczkę i później zjeżdżam na dół i używam tak jakby wody święconej, ale też nie działa to, więc nie wiem jak ja mam to, co ja mam zrobić z tymi kapliczkami. Widzisz? To nie było takie trudne. Tak jakby mnie to cokolwiek. Misja jaka była? Igaras, w sensie imię, Igaras. Właśnie nie mam w ogóle pamięci do imion. Ale mogę wam opowiedzieć, jak będziecie szukać Igaraza, mogę wam opowiedzieć ciekawostkę. Na przykład nigdy w życiu, na ciekawostkę. Coś tragicznego. O, ty, ten sobie pogadasz. Co za ulga, że udało ci się je wyrwać. Albo nie powiem wam. Wroga. O, cringe'uwa. Nie mówię jednak. Zażegnane. Słudzy zła wciąż knują swoje nikczemne plany, a tym razem są wyjątkowo zdeterminowani. O tym zdołałem się już sam przekonać. Nie drwij ze mnie. Sytuacja jest poważna. Bardzo poważna. I nie bardzo wiemy, komu możemy zaufać. Skoro wrogowi udało się zwieść Pedra na drogę występku, należy się spodziewać, że inni również mu ulegną. Dobra. W szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. To już gadaliśmy z nim. Mniej więcej tyle, że... Tak, to jest ten z Koksem, jak twoje studia. Wróg ma wiele... Dobra, jakby on mnie mógł nauczyć przyzywać rzeczy, to było miodło. Pierścień wiecznych zwycięstw. Jeszcze nie zagrać, ciekawe. Nie masz coś ciekawego? Nie, przemiana w owce to może nie chcę. Igaras. To on coś ciekawego, to by książkę miałem przynieść. Ale. Oczywiście wciąż prowadzę swoje badania. Dobra, czyli możemy jakąś książkę przynieść i ją kupić, ale już wyobrażam sobie, jak biegam po całym Kolinie szukając kurwa książki. Raczej tutaj jednak odpada. Igaras, to ty, siema. Masz coś, co należy do Babo. A cóż to niby takiego? Trochę papierów. Babo chce je z powrotem. Z pewnością. W to akurat mogę łatwo uwierzyć. Niestety mamy tu mały problem, ponieważ ja nie zamierzam ich oddać. Co miał dla ciebie zrobić Babo? Gdybym wiedział, że ten dzieciak narobi w gacie z powodu odrobiny bagiennego ziela, dopilnowałbym, żeby ktoś inny zajął się klasztornym ogrodem. Miał hodować bagienne ziele? Oczywiście. Ponieważ nie mamy już dostaw tego towaru zza bariery, jego cena w mieście podskoczyła trzykrotnie. To mógłby być dobry interes, ale Babo chciał się wycofać. Trzymasz te papiery? Gdzie trzymasz te papiery? Oczywiście, że nie noszę ich przy sobie. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. Gdzie one są? Są bezpieczne, zamknięte w miejscu, do którego tylko ja mam klucz. Dobrze wiedzieć. Koleżko. O, co było? Mieczem. Albo... Nie no, mieczem, bo mieczem go nie zabije wtedy. O, czekaj tylko, ty drań! Pokaż, kto tu rządzi! No, dalej! Go zabije. No, dalej! Jak trafi. Tak, dobrze, tak! Shit. Nigdy nie przestaniemy. Zostaw nas. Mocniej! Więcej ze mną nie zaczyna! Będzie dla ciebie nauczka! No i kibicuję i nagle, dobra, koniec. Lepiec i kończymy. Ile chcesz za te papiery? Widzisz, tak naprawdę, to te papiery są bezcenne. Bezcenne. Rzadko się tutaj spotyka coś takiego. To niedobrze. Nie zamierzam jednak ryzykować mojej przyszłości dla kilku sztuk złota. 300 złotych monet i są twoje. Nie pokonam go. Pomysły. Uśpić i podpalić. Dobry pomysł. I to wszyscy się wkurwią. No 300 sztuk złota? Mnie nie musisz o to pytać. No przecież, a ja nie dostanę tyle przecież w zamian. To się nigdy nie zmieni. No jak 300 sztuk złota? Co ci zbaraniam do końca?
Tak, jakby. Ja nie mam 300 sztuk złota. Naprawdę chciałbym mu zakopać. Spróbuję jeszcze raz. Zobaczymy. Może z łuku się nie zorientują. O kurwa! O kurwa! Ale mu zajebiście przyjebałem. Nieźle. Bogów, jak brutalnie. Dobra, łuk jest totalnie broken, ty. Ja mam tak chujowy miecz. Dobrze, że się przynajmniej teraz nauczyłem. Dobra. Dobra, czekam aż wstaniesz, koleżko. Jo, dwa hity. A z mieczem to bym musiał chyba z pół godziny machać. Nie tolerujemy tu żadnych bujek. To naruszenie panujących w klasztorze. Przepraszam. Zasad. Żyjemy tu, przestrzegając określonych zasad. Dotyczą one także ciebie. Za swe zbrodnie musisz złożyć dobra. Ofiarę na rzecz klasztorze. Nie 300. Ile? 150 sztuk złota. Powinien był wiedzieć lepiej. Nie mam dostatecznie dużo. Nie mam dostatecznie. Trzeba było o tym pomyśleć. Może będzie to dla ciebie dobra nie nauczka. Wiem, pamiętaj, jeśli nie będziesz popełniał... Krążą ostatnio różne o! No to jest. Hej! Zostaw mnie! Dobra, czyli mamy klucz do jego kufra, czy coś takiego. Nie wiem, czy to będzie gdzieś opisane. Klucz do biblioteki, poczekaj. Pasuje do drzwi kamiennego, tyle do świętego w świątyni portalu, okej. Okay. Lochu zamkowego. Biblioteki. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Krzynik Sardasa. Nie mam czasu na tak. Ile kurczę, ile tu jest kluczy? Do kufra Valentina. To żadna tajemnica. Wyryto na nim imię Gomez. Klucz do kufra należącego do Igaraza. To jest to. Tylko. To przecież tylko pogłoski. Oj. Był mały lak. Tylko gdzie znajduje się kufer należący do Igaraza? Dużo by mnie to kosztowało. Nie wiem. Czy będzie wam w ogóle jakieś opisane? Nie wiem. Jak kimnąłbym się do dnia. Do ranka. Żeby zobaczyć. Zobaczymy. Kufer należący do Igaraza. No tutaj raczej nie. Ja się nie pamiętam co ja miałem. Nie pamiętam co ja do końca miałem robić z tymi i tu. O! Elko. Zwitek papierów. A wepsy, czyli tamto. Łapy precz! No, zostaw mnie przecież, no jak? Na przyszłość trzymaj łapy z dala od nieswoich rzeczy. To wszystko? Dobra, git. Może być. Mógłbyś się powiedzieli, to on ukradł te papiery, a nie. Ja tu tylko byłem odzyskać należność. Mogę wstać już? O, chyba się dopierdolić, co? Do mnie. Ile sianka mam płacić? Czego tu szukasz? No, zabieraj się stąd! Chwila! Okej. Okay. Babo! Bobo, babiba. Jak ty tam masz? Kradzież to pogwałcenie zasad klasztoru. Te przestępstwa muszą zostać... Przekażesz klasztorowi... Ile? 200. Nie mam. Nie mam dost. Trzeba było o tym pomyśleć. Może będzie to dla ciebie dobra nauczka. Pamiętaj. Dobra, to cześć. Dobra, babo. Słuchaj. Aha. Najpierw to ja bym przeczytał te dokumenty. Bo dosłownie jestem zapłacił. List do... Od... Co to jest? Drogi babo, pewnie zastanawiasz się, jak napisałyśmy ten list. Otóż zebraliśmy wszystkie nasze oszczędności od mistrza Marlasa i poprosiliśmy, aby go dla nas napisał. Życzymy ci wszystkiego najlepszego i przesyłamy ten obrazek jako prezent pożegnalny. Niechaj przypomina ci o nas podczas nocy, które spędzasz w klasztorze. Mam nadzieję, że lubisz takie obrazki. Fechta i Bonka. A jakie obrazki? Znaczy, trochę się domyślam jakie, ale... Stary list? Lista ziół? To nawet dwie, babo! Ty szewiec! Ty! Mam twoje dokumenty. Nie no, za ja to... Naprawdę? Dzięki, uratowałeś mnie!
Nie wiem, naprawdę dziękować. Jestem winny teraz Krasztelowi 350 sztuk złota. To na pewno moje? Jesteś pewien? Pokaż. Pewnie okoliczności spowodowały, że cena poszła w górę. Pewne okoliczności spowodowały, tak, że cena poszła w górę. Nie jesteś lepszy od pozostałych. Czego chcesz? Co masz? Mogę ci dać 121 sztuk złota. To wszystko, co mam. To nie wystarczy. To nie wystarczy. Ale ja już nie mam pieniędzy. Gdybym przypuszczał, że tak się stanie, nigdy nie wszedłbym do tego klasztoru. Możemy go podjebać? No nie. Jakoś idzie, ale muszę wracać. Nie chcę znowu pracować. Nie. Negocjacyjnie, dawaj 121 sztuk złota, kurczę, Molek. Ja chciałem ponegocjować, nie wystarczy, gościu. Wiesz, co chodzi? Dobra, wiem, nie mam tyle. Dawaj te 121 sztuk złota i tak już jestem winny temu klasztorowi z 1000. Słuchaj, babo. Czemu nie mam trzeciej opcji? Trzymaj. Aha, bo ich nie otwarłem. Kurwa, no nie wytrzymię zaraz. Dobra, ostatni raz i w ogóle to już będziemy kończyć, bo już 41 minut. Mam wrażenie, że w tym odcinkach nie robię za dużo nic, bo ta linia fabularna sama ona po prostu nie idzie do przodu i tak jestem trochę zagubiony. Staram się robić jakieś misje na tych odcinkach, ale to jest bardzo ciężko robić te misje, ponieważ no... Te misje są rozsiane i często prowadzą jakby do jednego... Do jednej... Gdzie jest ten list? To? Tak. I często kiedy idziemy tam i... A to jest druga wiadomość do tego? A nie. I często, słuchajcie, zaczynam misję, idę do jakiegoś punktu i w tym punkcie mi mówią: dobra, fajnie, że przekazałeś nam wiadomość, ale teraz nie możesz podjąć dalszych kroków i musisz wrócić tu za kilka, na przykład rozdział później, czy jak wykonać jakieś inne zadania. No i tak wygląda niestety sprawa, że... Zgoda. Może ciężko się nagrywa tego Gothica ogólnie. Pójdź z czarem. No dobra. Koniec, babo. Babo, jaki kurwa serwis. Dobra, także tutaj kończymy. Widzimy się jutro o godzinie którejś tam, nie wiem. Na pewno o 16, pewnie o 14. Stawcie lajka, napiszcie komentarz, zostaw suba. Jeszcze raz miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.